Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym reading vlogu. W tym reading vlogu będzie Poznań, dzisiaj jest niedziela, jutro o 17:20 mam pociąg. No i jadę właśnie sobie do Poznania. Co prawda tym razem nie będę nocowała u Zuzy, tylko mam z firmy wynajęty hotel. Ale spokojnie, wszystko z Zuzą w porządku, tylko wiecie jak to jest. Po prostu nie lubię nadużywać czyjejś gościnności i stwierdziłam, że raz na jakiś czas po prostu będę sobie wynajmowała hotel, żeby tak u niej co miesiąc nie kuczować. Ale widzimy się, idziemy chyba sobie na jakąś kawkę, herbatkę, coś tam. I pokażę Wam książki, które planuję przeczytać w tym vlogu. To są książki, na które ja od dłuższego czasu naprawdę mam ogromną ochotę. Tak, więc pierwszą książką, jaką chciałabym zacząć, to jest fantastyka i to jest Dziecko Odyna. Strasznie na targach w Warszawie przyciągnęła mnie ta okładka. Nie mam pojęcia, o czym to jest. To jest jakaś saga fantazy osadzona na staronordyckim gruncie. Więc no, ja lubię takie tematy, lubię w ogóle wikingów, jak wiecie, i tak dalej. Tutaj dalej jest kolejny drugi i trzeci tom. Będę chciała się uśmiechnąć z wydawnictwa Rebis od właśnie ten drugi i trzeci, jeżeli mi się spodoba, i właśnie będę chciała zacząć tę książkę. Dalej z polecenia oczywiście Toli kiedyś czytała Toksyczne dziewczyny i również chciałabym się z nią zapoznać. Jestem bardzo ciekawa tej książki. I słuchajcie, jeżeli chodzi o jeszcze jedną książkę, którą mam i będę ją recenzowała dla Was przy współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału, jest to właśnie Kryminał, Rzeźnik i Strzyżyk. Nie za długa historia, ona ma dosłownie 266 stron, więc myślę, że na spokojnie uda mi się po prostu przeczytać. A właśnie tak stwierdziłam, że teraz jadę do Poznania, to może wykorzystam jakoś dziewczyny. Także tak się to prezentuje. Ja teraz planuję, bo tutaj przywiozłam z domu rodzinnego dwa wielkie pudła książek, które musiałam wywieźć, bo tam już nie miałam miejsca, a to są wszystkie książki, których jeszcze nie przeczytałam. A ja wszystkie nieprzeczytane chciałabym mieć jednak tutaj na biblioteczce, żebym miała ten większy wybór. Także teraz idę rozpakowywać, jest już prawie 21. To chcę zrobić, chcę się wykąpać i chcę zagrać jeszcze z Mateuszem w planszówkę. Także mam nadzieję, że ze wszystkim się wyrobię. No i ja już uciekam i będę sobie słuchała audiobooka i układała te książki. Przychodzę do Was z szybkim update'em, zaraz wracamy jeszcze do poprzednich klipów, w sensie do następnych klipów tam z Poznania i tak dalej. Ja nagrywałam update tam w hotelu, ale kurczę, nie wiem co się z nim stało, nie mam go na telefonie, nie wiem czy przez przypadek usunęłam, czy wiecie, nagrałam, a nie nacisnęłam nagrywania. Różnie bywa, ale przychodzę do Was z update'em w momencie, w którym wtedy byłam. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Dziecko Odyna,
to tutaj jestem nadal, bo nie poszłam dalej, na 67 stronie. Jest to historia, słuchajcie, idziemy do takiej skandynawskiej wioski, w której to głównymi bohaterami są osoby, które posiadają ogon, no i mają pewne moce przewidywania. No i nasza główna bohaterka niestety tych mocy nie ma. Jak się okazuje, jej ojciec, który okazuje się ojcem przybranym, bo znajduje ją gdzieś tam na zboczach, znajduje ją bez tego ogona, no i próbuje upozorować atak wilków, że to wilki jej zrobiły, że ten ogon jej obcięły, więc ją kaleczy. Ona przez 15 lat żyła w bardzo dużej nieświadomości i niewiedzy i później po tych 15 latach, kiedy ojciec zaczął się dziwnie zachowywać, kiedy przyszły tak zwane próby i kiedy postanowił ojciec, że muszą wyjechać z tej wioski, po prostu jej opowiedział całą historię, jak to było, dlaczego ona nie ma tych mocy, dlaczego jest tak pokaleczona. Bo po prostu mamy tutaj sytuację, w której to jeżeli nie macie tych właśnie tego ogona i tak dalej, to jesteście nazwani tak właśnie dzieckiem Odyna, czyli człowiekiem. I niestety, ale tam, w sensie tutaj w tej historii jest coś takiego, że ludzie są takim mitem troszeczkę, że ludzie przez setki lat już nie spotkali żadnego człowieka, no a nasza główna bohaterka tym człowiekiem jest. Jestem właśnie na etapie, gdzie ten ojciec jeszcze opowiada jej o tym, jak ją znalazł i co zrobił, żeby ona przetrwała i jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. Ogólnie jak na razie strasznie mi się podoba ta fantastyka. Ta okładka jest strasznie brzydka, ale ona przez tą swoją brzydkość tak przyciągnęła moją uwagę, że nie mogę po prostu wytrzymać. Więc tak to się prezentuje. Dalej toksyczne dziewczyny. Toksyczne dziewczyny dopiero co zaczęłam, jestem na 12 stronie i o tej książce nie wiem absolutnie nic, oprócz tego, że mamy tutaj szkołę albo jakiś zakon, w której właśnie są tylko dziewczynki, które mają pewnego rodzaju, no, jakieś tam defekty. Po tę książkę sięgnęłam tylko i wyłącznie ze względu na polecajkę Toli, oczywiście, bo ona kiedyś ją czytała i ja miałam ją na półce i stwierdziłam, że chcę ją przeczytać. W ogóle, co jest bardzo dziwne dla mnie, to ta książka wydało wydawnictwo Niezwykłe. A jak wiemy, aktualnie wydawnictwo Niezwykłe wydaje raczej takie powieści, no, dosyć takie bardziej erotyczne, albo takie podchodzące pod, wiecie, takie ten. Więc jestem bardzo ciekawa, ja pamiętam, kupiłam ją kiedyś, ojej, kiedyś właśnie na tym stoisku, gdzieś na targach. I główną naszą dzisiejszą książką jest to Rzeźnik i Strzyżyk i tutaj wtedy byłam na 147 stronie, bo jak możecie się domyślić, książkę skończyłam, ale to jest historia bardzo, bardzo przedziwna. Mamy tutaj różne perspektywy i mamy tutaj naszego właśnie rzeźnika, który w bardzo dziwny sposób zabawia się ze swoimi ofiarami. Mamy tutaj w ogóle historię, że jako młody chłopiec on był bardzo dziwnie traktowany przez swojego ojca. To znaczy, ten ojciec starał pokazać mu się świat z tej takiej bardzo złej perspektywy. No i on zaczął robić różne dziwne rzeczy. W ogóle ta postać tego bohatera, który jest zabójcą, jest strasznie specyficzna. Dlaczego? Ponieważ on robi przenajróżniejsze, że to nie jest seryjny morderca, który kieruje się tak jakby jednym szablonem do tego, żeby zabijać, tylko on po prostu eksperymentuje. Co mnie bardzo, nie to, że zaskoczyło, ale bardzo mnie tak, że miałam troszkę ciarki na plecach, była sytuacja, w której to podszywał się pod pewnego studenta i zaprzyjaźnił się ze studentką i on po prostu przez kilka ładnych miesięcy starał się wzbudzić to zaufanie u tej studentki, żeby później po prostu móc z nią zrobić różne rzeczy. Cała ta książka jest strasznie szybka. Ją się bardzo szybko czyta. Ona ma wielkie, w sensie jest strasznie duże światło na stronie. Ona sama jest też całkiem krótka, bo mamy tutaj 267 stron. Ale naprawdę jest to wciągające i jeżeli szukacie czegoś na raz, To jest idealne po prostu na raz. Tu się mnóstwo dzieje, tutaj są mnóstwo jakieś różne perspektywy, bo drugą perspektywą jest właśnie perspektywa kobiety, która jest patolożką sądową, no i ona tam też próbuje tak jakby razem schwytać tego mordercę. Ona jest naprawdę, w ogóle ten tytuł jest strasznie plątający język, no bo Rzeźnik i Strzyżyk.
Niech ktoś to wymówi. Ja w ogóle mylę i mówię, że to jest Strażnik i Strzyżyk, bo mi się strasznie ten tytuł kojarzy z książką Strażnik i Więzień, w sensie sam tytuł. A tutaj mamy Rzeźnika i Strzyżyka. I jeżeli chodzi jeszcze o tego mordercę, to ten morderca zostawia wskazówki w swoich ofiarach, coś tam im do buzi wkłada, coś tam trzymają w ręku i tak dalej, żeby naprowadzać tę patolożkę i w ogóle policję na kolejną ofiarę, że tak powiem. Więc to też jest dosyć niespotykane, no ale widać, że tutaj on ewidentnie po prostu bawi się. I bawi się to jest bardzo dobre słowo, ponieważ on również bawi się swoimi bohaterami, bohaterkami, co możecie właśnie przeczytać na około tej właśnie tej połowy, bo tutaj mamy trochę takie igrzyska śmierci. Także mi się naprawdę bardzo podoba. Jestem później mogę Wam powiedzieć, że jest coraz lepiej i zakończenie też jest strasznie takie, nie to, że dziwne, ale no, niespotykane. Także ja na razie już się z Wami żegnam, zapraszam Was do kolejnego vloga i przyjdę do Was na końcu opowiedzieć Wam całą recenzję Rzeźnika i Strzyżyka. Słuchajcie, ja wróciłam z Poznania, wykąpałam się i otworzymy paczkę. Dostałam właśnie od nowego brandu youngowego, czyli Perseidy. Czyli to jest nowy młodzieżowy brand wydawnictwa Znak. Także otwórzmy sobie, bo paczka wygląda imponująco. Na pierwszy ogień mamy torbę. Proszę bardzo, Perseidy. Fajne, w ogóle fajna nazwa, taka, wiecie jaka, taka dalej mamy tutaj kartkę, teraz poznaj opowieść, aha, bo dobra, bo tu jest takie, która z naszych Perseid świeci dla Ciebie najjaśniej, znajdź książkę dla siebie. I tutaj mamy ABCD. Pamiętacie kiedyś, jak kupowało się te takie gazety, tam, nie Fangirl, tylko tam było Brawo, coś tam i tam były też właśnie takie rzeczy i na podstawie tego ile razy A, a ile razy B się odpowiedziało albo CD, to właśnie brało się z tyłu, czytało, także fajnie, taki powrót do naprawdę fajnych wspomnień. Dalej mamy dwie zakładki z ich najnowszą książką, czyli Miłość z TikToka. Ja nie czytałam tej książki, ale może kiedyś przeczytam. Także zakładeczek nigdy za wiele. Następnie mamy, słuchajcie, naklejki. Takie naklejeczki. Pewnie związane z tą książką. Dalej mamy, proszę bardzo, taki rysunek, który można sobie przyczepić do ściany. Sticky! Słuchajcie, w kształcie właśnie księżyca. Fajnie, takie coś się na pewno przyda.
Dalej, co mnie bardzo zaintrygowało, to jest taki biały ten i mamy w środku, słuchajcie, szklany bidon na wodę. Super, bardzo się to przyda, bo teraz jak siedzę dużo w domu, to nie zwracam uwagi na to, ile piję wody, więc teraz będę sobie po prostu wlewała do takiego bidonu. Mam jeszcze, taki jeszcze jeden, tylko on jest mniejszy, bo tamta jest chyba 230, a to jest chyba pół litra? Chyba tak. Także mamy taką butelkę na wodę, na pewno się przyda, zwłaszcza, że my właśnie z Mateuszem używamy tego filtra takiego, więc niebutelkowanej wody. Dalej mamy tutaj kopertę tajemniczą. I tutaj mamy zaproszenie. Na wydarzenie, także dziękuję bardzo. Dalej zeszyt znaku. Zeszytów nigdy za wiele, bo one po prostu do jakichś notatek, do czegokolwiek się przyda. I na końcu mamy długopis oraz przypinkę. Także naprawdę bardzo na bogato widzę, ta paczka jest, naprawdę. Mnóstwo fajnych rzeczy, także bardzo dziękuję wydawnictwu Znak i brandowi Perseide za to, że otrzymałam taką fajną nagrodę, Boże, nagrodę, taką fajną paczkę PR-ową. No i co, no i czekamy na zapowiedzi kolejnych książek, bo jestem ciekawa, co tamto wydawnictwo ogarnię. Przyszłam zakończyć już tego vloga, bo już montuję, żeby wstawić Wam go dzisiaj, no żebyście obejrzeli ten film. No i słuchajcie, oczywiście skończyłam strażnika, no strażnika, rzeźnika i strzyżyka i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo taki szybki, taki, wiecie, bardzo dużo się tam dzieje, on jest... angażujący thriller. On jest też dosyć brutalny, więc tutaj zwracam uwagę, jeżeli ktoś jest na to delikatny, to zwracam uwagę, że jednak tutaj ta brutalność, takie znęcanie się jest bardzo takie, no takim głównym troszeczkę wątkiem tej książki, ponieważ ten zabójca to nie jest tak, że on sobie chodzi i zabija, tylko on rzeczywiście tam znęca się nad tymi swoimi ofiarami, więc tutaj ostrzegam, jeżeli ktoś jest bardzo na takie rzeczy wyczulony, ale ogólnie naprawdę bardzo fajnie, tak jak mówię, to jest taki thriller dosłownie na raz, więc jeżeli szukacie czegoś teraz na wakacje, na plażę, czy wiecie, na jakiś piknik, czy coś takiego, to ja naprawdę bardzo Wam polecam, bo jest naprawdę fajny. No, także też dziękuję wydawnictwu Czwarta Strona Kryminału za to, że mogłam zrecenzować dla moich widzów kochanych, wspaniałych, tę książkę, bo naprawdę była bardzo fajna. Fajna pod takim względem, no, interpretacyjnym, bo wiecie, to co się działo w tej książce, to nie było fajne. I to, co ten morderca robił, ale też bardzo podobało mi się postać tej patolożki, bardzo inteligentnej kobiety, ale też z takim zadziorem. I trochę takim, wiecie, wypróbowywaniem jej cierpliwości, jej inteligencji i tak dalej, więc to też bardzo mi się podobało. No, więc tutaj jestem na pewno przekonana, że tę książkę przeczytacie jeden dzień, maksymalnie w dwa wieczory, bo są bardzo duże litery, jest bardzo dużo światła na stronie, także tutaj Wam mówię, że jeżeli szukacie czegoś tak na szybko, to jest idealna książka. Może kiedyś nagram film, takie książki do 300 stron, no to ta książka na pewno się tam pojawi, bo nie dość, że nie ma 300 stron, no to jeszcze jest bardzo taka wciągająca i taka, że wiecie, wryje Wam się w pamięć, bo ja o tych jego morderstwach myślę do tej pory, mimo że książkę przeczytałam jakieś półtora dnia temu, nie. No, jakoś tak, pira za oko. Nie, wczoraj, przepraszam, wczoraj skończyłam. Także, no, także to tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog, a my się widzimy w weekend, słuchajcie. I w weekend będzie film i w sobotę, i w niedzielę o 13:00, także zapraszam Was do subskrybowania i zostawiania subskrypcji. I jeszcze chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście wchodzili na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze tam nie śledzicie, ponieważ już niedługo wybiję nam 15 tysięcy, a na 15 tysięcy planuję zrobić bardzo duże rozdanie książkowe, także zachęcam Was do tego, żebyście mnie tam obserwowali. A ja już bardzo Wam dziękuję, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!